żołnierzach, lekarzach, czarna godzina, czarna robota, czarna mowa, czarny dowcip, czarna śmierć, czarna trumna, czarny żart. Pozostałych dzieci państwo nie zaszczepili. Właśnie my ze względu na to, że mamy lekarza neurologa, który nas rozumie. Akurat tutaj jest ta sytuacja taka, że widząc stan Agnieszki, powiedział, że on nie będzie musiał do szczepień. On nam wypisze dzwonienie. Więc ja są przynajmniej takie dzwoni, które są do odwołania. No i w tym momencie ten epizodia nas ścigać nie może o nieszczepienie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Też może takie trochę błędne koło, no bo jeżeli lekarz jest w stanie powiedzieć, że to jest poszczepienne, a nie jest w stanie tego napisać, no to jaki to dla nas argument i po co w ogóle to mówić? Ja bym się tak pytał o... sumienie każe mówić lekarzowi? O zasadność, tak? Tylko, że jego sumienie nie do końca pomoże mojej sytuacji, tak? Bo państwo też, no, na przykład odszkodowania... Przede wszystkim chodzi o właściwe leczenie. To jest najważniejsze. Odszkodowaniami. Oczywiście na to leczenie się przydadzą. Ale bez właściwej diagnozy nie ma możliwości właściwego leczenia. I to, że lekarz powie nawet ze strachu, nie da tego na piśmie. Ale ma to sumienie i powie rodzicowi, ale jeżeli lekarz może mówi, szukać... że coś takiego nastąpiło, to też jest w jakiś sposób jego wskazaniem, zgłoś się tu albo powinien dać, nie wiem, jakieś skierowanie. Nie. Skierowanie to już nie może, tak? Bo to musiałby wpisać niepożądany odczyn poszczepienny, że to poszczepienie. Czasami ale dają, nie, można piszą powiedzieć, tam że może być to spowodowane na przykład szczepieniem. No, ja rozumiem, tylko to jak mogę powiedzieć, że on postępuje fachowo? No bo jeżeli nie skieruje na leczenie, i to, bo mówię, to jest dalej błędne koło. Jest właśnie z jednej ogromny... strony nie napisze, a z drugiej strony nawet nie pomoże mi dostać się do lekarza, żeby to w jakiś sposób nie usankcjonować, ale sprawdzić, zweryfikować, czy rzeczywiście... Właśnie o to chodzi. Ten terror powoduje obustronny kryzys zaufania. Właśnie nie wiem, czy terror od razu takie duże bym słowo groźba, użył, tylko... No, groźba utraty prawa wykonania zawodu to jest naprawdę procedura? Dla lekarza... No lekarzy nie mamy aż tylu, więc... Ale ja bym to oparł bardziej o logikę. We wszystkim jakaś logika. Jakie będą konsekwencje, gdy powiem tak, a gdy powiem tak, gdy skieruję na takie czy inne badanie, czy na takie czy inne leczenie. No bądźmy rozsądni. O, trzeba by lekarzy zapytać. Jakie straty może mieć lekarz z powodu tego, jeżeli powie oficjalnie, że jest krytyczny wobec szczepień? Może tak by trzeba było zadać pytanie? Nie, to są straty lekarza czy sanepidu, bo to nie lekarz zamawia szczepionki, tak? Nie tego typu straty, nie. To jego prywatne, nie? Bardzo prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Mam na imię Wiesława, dzwonię z Niemiec, czyli z kraju naszego najbliższego sąsiada. Pracuję od dawna w Niemczech i obserwuję również od dawna w internecie, co dzieje się z polskimi dziećmi, co dzieje się z polskimi rodzinami, co się w ogóle dzieje z polską służbą zdrowia. A że sam od 40 lat jestem pracownikiem służby zdrowia, jest to temat mi aż... Przepraszam za niemiecki. Jest to mi temat szczególnie bliski. Więc może zacznę od tego. Z wielkim niepokojem obserwuję agresywne, poniżające i wręcz uwłaczające godności człowieka zachowanie studentów Akademii Medycznych. Oni się chwalą, że są studentami Akademii Medycznej. Nie wiem, jak są szkoleni, nie wiem, jaki proces teraz obowiązuje, nie wiem, co się dzieje, ale ich dramaty, ich przeczytane książki, przepraszam, ich dramaty, tylko nasze dramaty, dzieci dramaty, to efekt ich przeczytanych książek, bo oni tak o sobie to mówią. Chciałabym bardzo, żeby ktoś wpłynął na poziom kształcenia studentów i weryfikował ich wypowiedzi w internecie. Sprawa kolejna. Co się dzieje z propagandą, która cały czas mówi o tym, że dzieci szczepione dzieci nieszczepione zarażają szczepione. Jak może tak być? Jak to może się dziać, że dzieci nieszczepione rodzą się z pakietem chorób? Rozumiem, że one są nosicielami wszystkich tych chorób zakaźnych. Kiedy wejdą w krąg innych dzieci, zarażają te dzieci. Kolejna sprawa, sprawa wyszczepialności. Mówi się 95% wyszczepialności dzieci to w populacji, bo tak się to mówi, jest, stanowi bezpieczeństwo przed epidemią. Otóż nie jest to tak. 95% wyszczepialności musiałoby dotyczyć całego społeczeństwa.
ponieważ dzieci nie są zamknięte w kapsule dla siebie samych, nie żyją we własnym środowisku, we oczywiście. W gronie własnych rówieśników, tylko dzieciaki żyją wśród dorosłych. Dorosłych, oczywiście. Sprawa kolejna. Czy lekarz, który skierował sprawę do sądu, tej młodej rodziny, tej kobiety kilka godzin po porodzie, wziął pod uwagę stan psychiczny takiej kobiety po porodzie? Czy taki lekarz ginekolog ma świadomość, jak potężna jest burza hormonów, jak ciężko jest kobiecie przejść przez ten okres połogowy, a kilka godzin po porodzie taka agresja... No ale jak traktowali jak świnie od czasów komunistów ludzi, no to, to ludzie siebie też traktują jak świnie. Myślę, że jest bardzo dużo do omówienia. Nie wiem, na jakim etapie jesteście Państwo w tej chwili w telewizji, bo musiałam wyłączyć swój, ale ta nachalna agresja plakatów, zachęcania, fałszywych informacji, że szczepionki uratowały świat, naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego. Dyskryminacja lekarzy, lekarze są oskarżani, lekarze nie wiem, czy się boją. Ja żyję w Niemczech, naprawdę praca w służbie zdrowia wygląda absolutnie inaczej. Tutaj jest dialog z pacjentem, tutaj jest zachęcanie, tutaj jest informacja, tutaj się mówi o niepożądanych odczynach poszczepiennych. To nie jest nowością. Każdy lekarz ma dla swojego pacjenta czas. Co się dzieje w Polsce? Dlaczego pacjenci, kiedy wchodzą do gabinetu lekarskiego, są wręcz atakowani przez lekarzy i pielęgniarki? Ja bym chciała, żeby ktoś się tym zajął. To jest najwyższy czas. To jest ostatni dzwonek. Pani Wiesławo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy też tak do końca jest, tak, że jesteśmy jako pacjenci atakowani, no bo prawdą jest, że gdyby nie pacjent, to lekarz nie ma racji bytu. Więc tutaj też, co do tego internetu, to i w jedną i w drugą stronę to działa, prawda? Ten hejt, no to można powiedzieć, że chcemy tej prawdy o szczepionkach, czy o studentach, czy w tą, czy w inną stronę mówią, więc tutaj agresywności nie brakuje. Może z żadnej strony, tak? Takiego uderzania, czy w jednych, tutaj pani Małgorzata reprezentuje stowarzyszenie Stop NOP, też można powiedzieć, w jedną stronę się uderza i w drugą, ale może taka dyskusja, pani Małgorzato? Z pewnością członkowie stowarzyszenia nie stosują takich metod, nie stosują hejtu, natomiast Przemówiły, że założyliście stowarzyszenie, właściwie tak? Należy podziękować Sanepidowi, bo obowiązek szczepień istnieje w Polsce od zawsze, ale w pewnym momencie, właściwie tuż po zniesieniu z ustawy kar za niezaszczepienie, które przedtem były w ustawie, ale nie były stosowane, nie wiem, co wpłynęło na to, że nagle Sanepid zaczął karać rodziców. No i rodzice otrzymujące kary finansowe za niezaszczepienie swoich dzieci. No ja akurat też otrzymałam taką karę, ponieważ najstarszą córkę szczepiłam, młodszą też szczepiłam. Naprawdę nie wiedziałam nic o szczepieniach, tak jak wszyscy, bo trzeba szczepić, szczepienia uratowały ludzkość, szczepienia są dobre i grzecznie chodziłam. Ja też myślę, że Państwo reagują normalna kolej rzeczy, prawda? Idziemy, mamy kalendarz wyznaczony Tak, zostaliśmy zaprogramowani i ja również tak robiłam. Do momentu, kiedy moja córka, jako 4-miesięczne dziecko, druga córka, dostała naprawdę bardzo poważny, niepożądany odczyn poszczepienny. I to było prawie 20 lat temu. I nie mówiło się w ogóle o takich rzeczach, ale internet raczkował, nie było możliwości wyszukania informacji. I ten dysonans poznawczy, to ta wiara w szczepienia, która została we mnie i przez rodziców, i przez szkołę szczepiona w zasadzie i podawała mi takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony to, co się wydarzyło na moich oczach, że dziecko mi umierało na rękach, na oczach lekarza i pielęgniarek, które uciekli, to potem natychmiast po szczepieniu się wydarzyło. I cały ten czas, który nastąpił po tym, kiedy nie uzyskiwałam żadnych informacji, byłam wyśmiewana, wyszydzana, spychana na margines razem z moim dzieckiem, które nie uzyskiwało cały czas diagnozy, tak? Sprawiło, że musiałam się zainteresować głębiej tematem, tak? To był czas biegania po bibliotekach i szukania, bo niestety nie było innej możliwości, rozmów z lekarzami. I muszę przyznać, że rzeczywiście rzetelną informację uzyskałam po 2 latach od lekarza, ale od lekarza. Właśnie, to tak wygląda, że gdyby pani od razu została potraktowana inaczej, gdyby była możliwa taka rozmowa, ktoś mnie wysłuchał i nie popatrzyłby na tą sytuację naszą, którą mamy,
byłoby inaczej. Pani nie mówiłaby, to złudna taka nadzieja, złudna pociecha, czy złudne bezpieczeństwo. No, bezpieczeństwo i tak jest złudne, jeśli się wmawia komuś, że jest tylko jedna strona medalu. A nie można podjąć świadomej decyzji, nie mając pełnej informacji. Wtedy prawdopodobnie, mając pełną informację, również zgodziłabym się na to szczepienie. Tak? Mając przekonanie, że robię dobrze, jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale nie byłabym zdziwiona, że znaczy byłabym zdziwiona, oczywiście, ale... Pytanie, czy to, co robimy, co robi Polska, to jest wygodne czy bezpieczne? Tak? Zależy dla kogo. Bo jesteśmy na takich torach, które uważamy, że są bezpieczne dla nas, dla naszej populacji. I że ileś odczynów, no to nie znaczy, że to jest aż takie duże zagrożenie, aczkolwiek gdy popatrzymy na każdą osobę, to każda jest ważna i każdą należy uszanować, tak. Każdej poświęcić czas No rodzic niespecjalnie interesuje się populacją, interesuje się swoim dzieckiem. No to tak? I na tym poziomie trzeba rozmawiać po prostu. Zatem jeżeli wśród skutków ubocznych szczepionek, ponieważ no, mamy dostęp do ulotek, może być zapaść, może być krzyk mózgowy, tak? Encefalopatia, różne schorzenia bardzo poważne, to pytanie, dlaczego wielu lekarzy jednak o tym nie informuje? Dlaczego jakby atmosfera zazwyczaj jest taka, no po prostu dziecko zdrowe, tak, proszę bardzo, zaszczepmy szybko. Jakby nie ma właśnie tego takiego ludzkiego traktowania pacjenta, nie ma dialogu. Zresztą to też profesor tutaj, konsultantka z neonatologii przytoczona w ostatnich dniach mówiła, że zabrakło dialogu, tak, na przykład w tym szpitalu w Białogardzie. Myślę, że to jest w ogóle problem tego, że często, pytanie jak często, brakuje tego dialogu między lekarzem a pacjentem. Może to wynika też z przepracowania lekarzy, ale mówi się, że jest to jedna z grup społecznych najbardziej przepracowana i w ogromnym napięciu. Tak, w ogromnym napięciu, ale jednak gdyby był ten dialog, to na pewno byłoby wszystkim łatwiej. Po prostu i dialog zakończony w porządku, wobec tego odroczmy, a nie straszmy. Tak? Jeżeli nie chcą mnie Państwo posłuchać jako lekarza, to wobec tego kierujemy sprawę do sądu. Tak, tylko że właśnie my, jak tutaj potraktować, bo może trzeba by wysłać tej drugiej strony. Co z lekarzem, tak jak Pan właśnie mówi, co z lekarzem, który nie podda się temu prawu, które zostało tak czy inaczej ustanowione, czy powiemy, ono obowiązuje nas, jak tu Pani mecenas mówi, czy też nie, ale ono tak stanowi. Tak stanowi dla mnie, tak stanowi dla Ciebie jako ojca, matki, prawda, i my temu podlegamy. I może właśnie w tym momencie brakuje nam takiego rzeczowego podejścia, że Ty jesteś człowiekiem, że potrzeba Cię zrozumieć, że Ty masz prawo powiedzieć nie, ty masz prawo, że Ty masz prawo zapytać, a Ty nie i tak dalej, masz prawa, i tak dalej. Kiedy a uważamy, się, wiesz, że to prawo byłoby nie i nie, tak? No, ojciec powiedział inaczej, brakuje podejścia podmiotowego. Ja nie wiem, czy to jest jakaś szkoła wyższa, czy to jest jakiś autorytet. Nie jest tylko układany populacji, tylko jest naprawdę ważny. I teraz, jeżeli ten NOP... A że 50 telefonów od Sobieszka, że Sobieszek dzwonił, skarżył się, a to przecież nieprawda, bo przecież nikt nie dzwoni, wykonując jeden telefon za drugim, no ale... Prawda, to te duże emocje też temu towarzyszą, wiadomo, ale tak trzeba gadać. Jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Cześć Boże. Cześć Boże. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Telewizji Trwam i Radio Maria. Ja chciałem tutaj dodać... Proszę nam się przedstawić. Paweł z Torunia. Dziękuję. Chciałem tutaj dodać do rozmowy, że to tak troszeczkę może pominę to ten wątek, że warto zaznaczyć, że szczepienia niestety nie chronią dzieci przed chorobami na całe życie. Przeważnie dawki podawane chronią, jeżeli w ogóle wykształci się takowa odporność dziecka, to chronią przeważnie na 3 lata. Może o tym też warto wspomnieć tutaj w czasie tej rozmowy na antenie Telewizji Trwam i Radio Maria. Jeszcze chciałem dodać, taka sytuacja przykra, która nas tutaj spotkała, mianowicie nie wyraziliśmy zgody na szczepienia, a mimo to dziecko zaszczepiono. Podsunięto dokumenty do podpisania, zgody do szczepienia żonie, która była po cesarskim cięciu. No niestety, no troszeczkę, że tak powiem, trzeba było zainterweniować. No i oczywiście tą sytuację tutaj jako niewolników, nie? Ale no. Chciałem powiedzieć, że nawet prosiliśmy o ulotkę do szczepionki. Dostaliśmy ją po dość długim czasie.
gdyż tutaj personel medyczny na początku... Ludzie jak nie ludzie, no wszędzie tacy są. ...takowej ulotki nie ma. Nie ma tu zasady. No sądzę, że skoro podają preparat podają, medyczny, podają. To tak owa ulotka powinna z tego preparatu być dostarczona pacjentowi. Oczywiście. Tu jest właśnie, już na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam wspomniano właśnie o tym problemie, czyli informacji bezpośrednio do pacjenta. To jest dość duży problem tutaj, sądzę, u nas w Polsce, gdyż no i tak owa informacja każdemu pacjentowi, tym bardziej jeżeli pacjent się też, no czy o to upomina, czy nie upomina, powinna być dostarczona. Bardzo dziękuję panie Pawle. Szczęść Boże panu, pozdrowienia dla rodziny. Patrzę na zegarek, wypadałoby nam podsumować, może po takim zdaniu, tą pierwszą część, bo będziemy jeszcze temat kontynuowali w Radiu Maria po 21.30. Pani mecenas, czego pani by się spodziewała w kwestii tego, tych praw rodzicielskich i przymusu? No to może tak naprawdę jednym zdaniem. Jest ryzyko, powinien być wybór. Szanujmy się. Szanujmy rodziców. Pani jako matka, jako rodzic chce też wziąć to na siebie i poczuwa się odpowiedzialność tak, za swoje tak, decyzje i to, co zrobi pani swoim dzieciom, tak, bo pani wybór, no, znaczy dla nich można być wszystko. No tak. Decydując się na dzieci, brałam pod uwagę, że będę za nie odpowiedzialna, będę w tym konsekwentna, więc wybór rodzica jest zawsze najlepszym wyborem. Tak według mnie powinno być. Bo nie uważam, żeby pracownik administracji państwowej podjął lepszą decyzję niż ja w kwestii moich dzieci. Dziękuję. Pani Małgorzato? No myślę, że jesteśmy na dobrej drodze dyskusji nad tym, aby szczepienia wreszcie w Polsce stały się dobrowolne. I to jest, myślę, podstawa do dalszych zmian, ale dopiero dobrowolność szczepień umożliwi otwartą dyskusję. Otwartą, która, bo nie będzie wtedy żadnych sankcji za to, że przedstawiamy swoje zdanie, czy my, czy lekarze. My będziemy odbiorcami preparatów, a nie urzędnicy i to my, jako rodzice, decydujemy o naszych dzieciach we wszystkich kwestiach, również w tej. Dziękuję. Panie Bartłomieju? Ja bym życzył rodzinie, która 27 września ma proces w Warszawie o ograniczenie, czy nawet bodajże odebranie praw rodzicielskich z powodu nieszczepienia, żeby ta rodzina spotkała się z wyrozumiałością sądu, który uzna takie żądanie organów medycznych za kuriozalne. To już mamy bodajże piąty czy szósty proces tego typu w Polsce. Poprzednie jak się zakończyły? Poprzednie były albo umarzane, albo były no, sukcesem dla rodziny, dla rodziców. Nie odebrane. Tak, więc, ale sam fakt, że mamy taką sytuację, że jest to ogromny stres dla rodziców. Ja też wiem, na czym polega stres, tak powiem, w korespondencji z sanepidem i z urzędem wojewódzkim i sytuacja, kiedy człowiek się dowiaduje, że ma nakładaną grzywnę z powodu swoich wyborów w stosunku do swoich dzieci. Sanepid z pewnością działa zgodnie z zapisami, które każdy urzędnik ma na biurku. Pytanie, czy działa zgodnie z prawem? No, nie wiem, czy to nam rozsądzać. Ale więc... myślę, że takie pytanie warto postawić po prostu. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani mecenas Joanna Wąsik, adwokat z zakresu prawa rodzinnego. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Dzikowska-Bąkowska, założycielka i członek Stowarzyszenia Stop NOP z Poznania. I pan dr Bartłomiej Grysa, redaktor katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję też państwu. Tak jak mówiliśmy, kontynuujemy ten temat. Prawa rodzicielskie, a przymus szczepień w Polsce na antenie Radia Maria po 21.30. Dziękujemy za telefony i uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Moje dziecko. Drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maria, kochana rodzina Radia Maria. To nikt inny, tylko rodzina Radia Maria buduje to radio, telewizję, Trwam, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Wszystkie dzieła powstały, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to jest przyszłość.
bo kształtowanie młodzieży to jest przyszłość Kościoła, narodu, Polski, ale i przyszłość świata. Dobrze formowana młodzież, dobrze kształcona. Wracam do naszej świątyni, która jest w dalszym ciągu budowana. Może w innym miejscu powiem, jakie mamy plany. A teraz jest konieczność znalezienia nowego organisty, aby liturgia miała piękną oprawę. Organy będą wspaniałe. Już niedługo będzie poświęcenie o tym w innym ogłoszeniu. Ale pan organista dotychczasowy, bardzo szlachetny człowiek, postanowił odejść do swoich rodzinnych stron. Rozumiemy, rodzinne strony, może i warunki lepsze dla rodziny. W każdym razie szukamy bardzo pilnie organisty. Człowieka wierzącego, człowieka, który pragnie służyć Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, ludziom, który jest również bardzo kompetentny. Organy będą bardzo dobre. Warunki możemy omawiać. Prosimy zgłoszenia swoje, czy może znaleźć kogoś, ale mówię dobrego, dobrego, pod każdym względem. Prosimy, żeby podawać jego dane do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazd Nowej Ewangelizacji. Możecie Państwo namiary znaleźć na telefon, na stronie internetowej. W tej chwili jestem daleko od radia i po prostu nie pamiętam tego numeru, proszę wybaczyć. Szukamy bardzo pilnie organisty. Dziękuję za zrozumienie, za współpracę.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy naszych kolegów i koleżanki przy telewizorach, waszych rodziców i zapraszamy całą rodzinę do spotkania z Panem Jezusem w naszej kropelce radości. Dzisiaj chcemy podziękować Panu Jezusowi za to, że przychodzi na świat w rodzinie nazaretańskiej i prosimy Go także, by do naszej rodziny przyszedł z Matką Bożą i ze swoim opiekunem, świętym Józefem. Kończymy się, pokazujemy. Józef jest daleki, nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź, przynieście ze sobą dziecinę. Jest miejsce w naszej rodzinie. Jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Drodzy Państwo, usiądźcie. Czy byliście może kiedyś na weselu? Tak, byłam. Na przyjęciu weselnym byliście kiedyś? Tak. Na co szczególnie zwracaliście uwagę? No, bo babę. No właśnie, musi być dobra muzyka, ale najważniejsze jest, zanim ludzie siądą do stołu, to spotkanie w kościele przy ołtarzu, który jest wtedy stołem tych właśnie młodych. Tam się spotykają z Panem Jezusem, aby Jezusowi powiedzieć: Panie Jezu, my się tak kochamy, że chcemy razem iść przez życie i zapraszamy Cię, abyś zamieszkał w naszej rodzinie, abyśmy z Tobą rozwiązywali wszystkie problemy małżeńskiego życia. A potem oczywiście najważniejszą sprawą w życiu małżonków to jest dziecko. Jakże są biedni małżonkowie, którzy nie zawsze ze swojej winy nie mogą mieć dzieci. Bo dziecko jest najpiękniejszym darem dla każdego ojca i dla każdej matki. Tak się, kochani, pięknie składa, że dzisiaj chcielibyśmy podziękować mamusi i tatusiowi za to, że założyli rodzinę, że zaprosili Pana Jezusa i że my właśnie w tej bezpiecznej rodzinie możemy przygotować się do czekających nas w przyszłości zadań, które podejmiemy, wykonując takie czy inne zawody. Nie sądźcie, kochani, że tylko dzisiaj narzeczeni zapraszają Pana Jezusa, by zamieszkał w ich rodzinie. Kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, także jest zaproszony przez narzeczonych do Kany Galilejskiej, gdzie odbywa się wielkie wesele, a świadkiem naocznym jest święty Jan. Posłuchajcie, jak o tym nam święty Jan opowiada. Powstańcie. Pan z wami. I Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. A Ty, dobrze. Mama Pana Jezusa i On sam ze swoimi uczniami zostają zaproszeni na wesele. Są świadkami kłopotu gospodarzy. Zabrakło wina. Maryja pierwsza dostrzegła ich zmartwienie. Prosi Jezusa, by przyszedł z pomocą. Ona wie, że Jezus jest Bogiem i może zaradzić wszelkim kłopotom. Na prośbę swej mamy Jezus sprawia cud. Zamienia wodę w wino. Przez to wydarzenie wybawia Pana młodego z kłopotu, ale nie tylko. Świadkowie cudu poznali i uwierzyli, że Jezus jest naprawdę Bogiem. Cud w Kanie Galilejskiej jest pierwszym znakiem, przez który Jezus pokazuje swoją chwałę. Po Bogu poprawić, po Bogu poświęcić, upiększyć. To, co to ludzie robią? Szatan musi, może to za mało święte, to trzeba być święty. Szatan spotyka się z młodymi, chce przyjęciem zaproszenia powiedzieć, że do każdej rodziny, do każdego małżeństwa przyjdzie, by z nimi zamieszkać. Ale kochani, przenieśmy się teraz na przyjęcie weselne w naszej rzeczywistości. Co by się stało, gdyby na przykład brakło chleba na wesele, czy jakiejś innej potrawy? No, małżonkowie byliby
zmieszani, bardzo, a ludzie by plotkowali na ten temat. Zaprosili nas i wracamy z wesela głodni. W czasach Pana Jezusa podstawowym płynem było wino. To wino było, tak, ono nie miało tyle alkoholu, jak teraz mają wina, ale ludzie nawet więcej pili wina czasem niż wody, bo woda w Ziemi Świętej była jednym z najdroższych płynów. I patrzcie, kto zauważa, że brakuje wina? No Matka Boża. Chociaż później dopiero zostanie oficjalnie ogłoszona Matką wszystkich ludzi, to już musi... I tak tym dzieciom szczepiają. Matka Boża! Nie mogą małżonkowie się Święta Królowa Polski, potem dalej przechodzą w politykę Polski. Sług, Matka Boża. Cokolwiek syn każe wam zrobić, to róbcie. Słuchajcie mojego syna. Sześć stągwi kamiennych, Pan Jezus mówi, nalać je wodą, błogosławi i każe zanieść gościom. I szok przeżywają wszyscy, że to wino jest lepsze od tego, który wcześniej pili. Tutaj właśnie widzimy, jaka jest wielka rola Pana Jezusa, który pomaga małżonkom w rozwiązaniu problemów. I misja Matki Bożej, która podpowiada swojemu synowi, dziecko, musisz już pomagać. Wszystko już trzeba pomagać. Poprawić po Panu Bogu, wiesz, ulepszyć, tu pogorszyć, że w sumie Biblię wyrzucają do śmietnika. A matuchnę ma Matka Boża, która też zastąpiła Boga, bo po co komu Bóg, jak jest Matka Boża, prawda? Albo Jezusa w Boga zrobić. To jest właśnie poprawianie po Panu Bogu. Ale bezprawne, bo kiedy? Tak jak Biblia mówi, że choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, to znaczy, że tego rodzaju nadgorliwość jest czymś obrzydliwym i się Bogu, Jahwe, nie podoba. Czyli ja często przypominam, że na ziemi mamy trzy matki. Pierwszą, która nas urodziła. Kult kobiety. Drugą, Matkę Bożą, jaką daje nam Pan Jezus. A trzecią jest nasza Mężczyzna Polska. Bardzo często, kochani, miejsca, sanktuaria Matki Bożej. Zamienili chwałę Boga na chwałę bałwanów, na chwałę obrazów. I tak nazywa Jan Paweł II Jasną Górę w Częstochowie, gdzie jest czczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Właśnie zawsze z tego miejsca przypomina papież, Matka Boża mówi do nas, do wszystkich pomników, którzy przychodzą na Jasną Górę, cokolwiek syn każe wam czynić, to czyńcie. Słuchajcie mojego syna. Matko Boża zatroskona o nas, przypomina nam o tym, abyśmy Jezusowy przepis na życie realizowali na co dzień, bo jest zatroskana o nas. A szczególnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest obrazem takiej matki, która wszystko, co wam powyczynić, myśli o każdym z nas, ma takie przymrużone oczy i zatroskaną twarz, by powiedzieć: dzieci, ja was kocham, ale wygracie życie, jeżeli będziecie słuchali mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przecież Matka Boża nie musi tego mówić, żeby słuchać Syna Jezusa Chrystusa, żeby naśladować. Konfesjonałem, bo tam jest dużo konfesjonałów. Przecież Biblia mówi cała w kontekście sytuacyjnym, to wiadomo. Ani Żydzi tego nie rozumieli, ani dzisiaj katolicy, bo Żydzi, tak jak mieli czekać na Jezusa, no to pożali się Boże krowę ze złota i czcili to. Z Matką Bożą zaprasza też na ucztę i podczas każdej mszy świętej, jak pamiętacie, dokonuje się wielki cud. Chleb i wino, opłatek i wino, które kupuje się za pieniądze złożone na tacy. Czyli to jest ofiara wszystkich ludzi z danej parafii. Pan Jezus swoją mocą zamienia w swoje ciało i w swoją krew. I pragnie, abyśmy żywego Pana Jezusa przyjmowali w Komunii Świętej. Dlatego zapamiętajcie sobie, że każdy Kościół jest kaną galilejską, a szczególnie kaną galilejską są sanktuaria Matki Bożej. Znacie oprócz Jasnej Góry inne sanktuaria Matki Bożej? W Licheniu jest. Tak, pięknie. U nas w mojej diecezji jest także Matka Boża Gidelska, taka ma w mojej figurce. Też pielgrzymują do niej ludzie. Oczywiście częstochowska jest Matka Boża w takim nowym sanktuarium na Makowym Wzgórzu w Praszce.
No oczywiście w Dąbrowie Górniczej, także w Kardalizze Brzydowskiej, do której to Kany często jeździł, czy chodził pieszo, Jan Paweł II ze swoim tatusiem. Gdzie jest sanktuarium Matki Bożej? Tam jest współczesna Kanadyjska, proszę. A w Licheniu jest na przykład Matka Boska Licheńska. Tak, tak, oczywiście. I tam też możemy Licheń nazwać, że to jest współczesna Kana Galilejska. Pomyślcie o tym, Panie Jezu, przez Matkę Bożą przypominasz nam, abyśmy byli posłuszni Twojemu wezwaniu, Twojej Ewangelii i robili to, o co nas prosisz. Ponieważ posłuchali Cię słudzy w Kanie Galilejskiej, dałeś piękny dar, wino, które było lepsze niż to wcześniejsze wino. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy, kiedy przyjdziemy do naszej Kany na mszę świętą, niedzielę i święto, mogli spotykać się z Tobą i mogli przyjmować Cię w Komunii Świętej. Tam zamieniasz swoją mocą boską chleb i wino samego siebie, w swoje ciało i w swoją krew. Dziękujemy Ci za to, Jezu. Będziemy jak najchętniej otwierali się na Twoje słowo, aby postępować tak, jak Ty nas nauczasz. Powstańcie i kochani, podziękujemy Jezusowi za to, że każde sanktuarium maryjne jest współczesną Kaną Galilejską, że Matka Boża jest naszą matką, która nas naucza radosną piosenką. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boży pokój, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Dziękujemy naszym przyjaciołom, do zobaczenia na kolejnej kropelce radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Także dziękujemy bardzo.